Ale powiem tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę w miłość. A jak w ogóle się poznaliście? No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. To właśnie. Nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie. Gdzie jest moja nagroda? Los tak chciał. Dres, a tym bardziej rotarynowy, to jest tak naprawdę sportowy garnitur. Kizo, Bletka, dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj w takich romantycznych okolicznościach. 14 lutego i premiera waszego drugiego singla pod tytułem Hero. Powiedzcie mi, czy to jest taki ukłon w stronę waszych fanów, którzy tak w takich potężnych ilościach odtwarzali wcześniejszy wasz utwór, czyli Taxi? Trochę tak, chyba nie. Na pewno jakieś tam rzesze fanów już mamy. Zauważyłem, że ludzie chyba kochają nasz duet. Więc świetnie to wykorzystaliśmy, prawda? A może i tworzy się jakaś nowa historia, nie wiadomo. Może, no ludzie ewidentnie chcieli czegoś więcej po prostu. Zdecydowanie, po Taxi, no. Jakiś taki niedosyt, więc stwierdziliśmy, że no co możemy zrobić, jak nie dać to, nie? Szczególnie, że wasze głosy się tak idealnie dopełniają. To są takim zupełnie takie przeciwności totalne. Totalna skrajność. ale super to brzmi. A jak w ogóle się poznaliście? To był totalny przypadek, czy... No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Choć chętnie bym o niej opowiedział. A nie mamy dwa punkty patrzenia w ogóle na to. Myślałam, że dwie wersje. No na pewno moja wersja jest trochę inna. Trochę w sumie... No tak. No było to tak, że siedziałem sobie z moim przyjacielem, moim DJ-em, który ma ksywę DJ również. Siedziałem sobie, piłem wódeczkę z nim. No i docelowo numer Taxi już miałem nagrany. I... Chciałem zrobić pierwszy raz w życiu swój taki oficjalny numer z gościnnym właśnie kobiecym wokalem. I drapałem się po głowie i mówię, no nie miałem pomysłu, mówię jak, z kim to zrobić i tak dalej. No i po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł, żeby napisać, żeby poradzić jakby fanów. Aha. Na Instagramie. I napisałem, podsyłajcie mi jakieś propozycje naprawdę talentów, których ja nie znam i których mogłem jeszcze nigdy nie zauważyć. No i jedna, druga, trzecia osoba wysłała mi konto Bletki na TikToku. No i od razu z automatu, bo to była jedna z pierwszych wiadomości, wszedłem, odpaliłem pierwszy filmik i mówię, Boże, jak ona śpiewa, mówię. Ale mówię, no zobaczymy rano, jak wytrzeźwieje. No ale pod wpływem emocji od razu napisałem do niej wiadomość, znalazłem ją na Instagramie, napisałem do niej wiadomość, słuchaj, mam do ciebie numer, przyjeżdżaj do Gdańska. I Bletka, co ty na to? No ja opowiem jeszcze swoją wersję, bo to było tak, że wstaję sobie do pracy, bo ja pracowałam jeszcze wtedy w gastro, wstaję do pracy i patrzę wiadomości tu od mojej przyjaciółki, tu od mojego kolegi, żebym sprawdziła Instagram, bo coś tam... czeka na mnie, nie? Tu kolega mi napisał, że sorry, Bletka, musiałem to zrobić. Kizo dodał storkę o tym, że poszukuję kobiecego wokalu. Zobacz, czy przypadkiem do ciebie nie napisał. Ja taka jeszcze zaspana, tak patrzę w te wiadomości i widzę, hej, piszę z bomby, muszę zrobić z tobą numer, masz mega talent. Ja mówię, co jest grane? I napisałam, okej, okay, haha. To się wszystko zaczęło. No i w sumie co, miesiąc chyba później pojechałam do Gdańska. I wtedy się poznaliśmy na żywo pierwszy raz. No i wpadła do studia, w 3 minuty to nagrałem i mówię, Boże, mamy hit. Ja byłam taka postresowana, pamiętam, ten głos mi strasznie drżał. Mówię, nie, nic z tego nie wyjdzie. Nie w domu to wychodziło lepiej, bo w domu sobie tutaj też przegrywałam. Czyli szybko, ale... szybko poszło. Szybko. Cały numer. No, 3 minutki, no może. No. A co wy na to, że w internecie cały czas was shipują? Jakie jest wasze podejście do tego w ogóle? No mów no to. Ja o tym myślałam właśnie ostatnio, że jak jakaś, nie wiem, jak chłopak i dziewczyna robią duety, jak je śpiewają ze sobą, to zazwyczaj takie komentarze są po prostu, że ludzie widzą w tym, że to nie jest tylko po prostu piosenka razem nagrana, tylko od razu shipują. No tak. No ale tutaj nasza relacja jest taka, że nasza relacja to przypomina bardziej takiego starszego cool brata, który po prostu, ja jestem tą młodszą siostrą, on po prostu mi pokazuje na taki szalony, zwariowany świat swój. A ja powiem tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę w miłość. To dla fanów oczywiście. Tak myśleliśmy. Kizo, a jak ty mówisz na Bletkę? Jak się do niej zwracasz? No mówię często Olcia, Olcia. Olcia Blecia. Olcia Blecia. Olcia, a ty jak mówisz na Kizo? Kizo. Kizo. A dużo czasu spędzacie razem? No ostatnio sporo. A Olcia, Bletka, pytanie do ciebie. Jaki Kizo jest tak prywatnie? Możesz nam coś zdradzić? Jakby tu go opisać? Krótko. Trzema słowami. O, no na pewno...
Na pewno nie jest tak, jak się wydaje na pierwszy rzut. Mm-hmm. Moja mama w ogóle, jak się dowiedziała o naszym wspólnym ficie, to mówi, co to za chuligan? No bo nie znała jeszcze, no nie znała Kizownika, nie słuchała jego piosenek i dopiero zrobiła porządny research. Mm-hmm. I dopiero potem mówi, on nie jest taki zły, jak się wydaje. Pewnie jest takim misiem, coś tam. Chuligan kocha najmocniej. Nie, ale to trzeba przyznać, że też... Zanim poznałam go bliżej, to po prostu to zastanawiałam się, co tam się kryje pod nazwą Kizo. Ale no jest człowiekiem z wielkim sercem, to na pewno. I nie jest taki gruboskórny, o, jak się wydaje. No jest super. Kizo, potwierdzasz? Jest cool, na pewno jest cool. Jest cool starszym bratem. Jest cool starszym bratem, no. A dzisiaj nie tylko premiera Hero, bo jeszcze Melatoninka. Jak się czujesz z tą podwójną premierą? Jezu, ja już nie mogłam tego po prostu doczekać. Aż będę mogła pokazać to ludziom. Byłam bardzo ciekawa, jaki będzie odbiór, bo... No do tej pory wrzucałam raczej takie ballady, raczej takie, no w innym klimacie piosenki, więc byłam ciekawa, bo ja sama, ta Melatoninka to jest taki trochę właśnie delikatny drum and bass, czyli coś, co ja bardzo lubię i zawsze marzyłam o tym, żeby coś takiego stworzyć. No i żeby w końcu coś nie było na takim, na pianinkowym, na spokojnym bicie, tylko jednak, żeby coś tam się zadziało, żeby tekst był taki właśnie emocjonalny, ale na takim bicie, że można sobie poduptać nóżką. No i mamy dwa hity dzisiaj, takie naprawdę... Wspaniały dzień w ogóle. Cudowny. To pytanie chciałem... bo nie wiem, czy pamiętasz. Rok 2013. Otrzymałaś nagrodę w gimnazjum za osobowość sceniczną roku. O Jezu, i powiedz mi, jaki jest twój cel taki, jeśli chodzi o nagrody? No bo osobowość sceniczną już masz z 2013. Gdzieś to już jest. Ja parę lat temu. Też tego nie pamiętałem. Po prostu. Bo nie mogę sobie przypomnieć, czy chodziliśmy do podstawówki, czy do gimnazjum razem. Stwierdziłem, że sprawdzę wiadomość. Bo chodziliśmy i do podstawówki, i do gimnazjum. Ja teraz sobie przypomniałam. Okay. 8-9 i do 4-9, tak? Do 4-6. No. No, ale... I sprawdziłem pierwszą wiadomość, bo ciebie nie było i nie otrzymałaś tej nagrody. I ja miałem przekazać informację, że wygrałaś, tak. Blecka, ja mam prośbę. To nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie. Gdzie jest moja nagroda? Losek chciał. Gdzie jest twoja nagroda? Ale ja mam prośbę, jak już będziecie jakieś grami odbierać, to bądź Blecka, odbierz tym razem. Tak, za hero. Ja nie wiem, nie czekam na żadne nagrody, tak szczerze. Robię muzeę dla zajawy i po prostu... Lubię to robić, kocham to robić, uwielbiam to robić i po prostu chcę to robić. I nie czekam na nic tak naprawdę, więc nie mam w głowie żadnych nagród ani niczego tak naprawdę. Kizu, a ty mówiłeś kiedyś w wywiadzie, że w muzyce osiągnąłeś już praktycznie wszystko. Więc czy u ciebie jest jeszcze jakaś nagroda, jakieś takie muzyczne osiągnięcie, które chciałbyś jeszcze zdobyć? Nie, no patrząc na wyróżnienia za muzykę, chyba nie ma żadnej. Bynajmniej w Polsce nie ma takiej nagrody. A czy zagraniczną jakąś domenę? Lekko powątpiewam, ale kto wie, może. Co mogę jeszcze osiągnąć w muzyce, to ewentualnie podbić jakiś nowy rynek właśnie... Również z Bledką właśnie, że podbijemy jakiś nowy rynek muzyczny, który nie będzie już stricte tylko rapowy. A na którym etapie swojej kariery wytatuowałeś sobie sukces na szyi? Czy to już było, jak ten sukces osiągnąłeś, czy troszkę wcześniej? Chyba jak już osiągnąłem. Jak już osiągnąłeś. A w tym numerze Hero mówisz, że włożysz swój nowy dres z Ortalionu. Czy to jest dobry outfit na randkę? Jak uważasz? A mamy walentynki. Mamy walentynki, więc... Jeszcze bardziej, jak ma akcenty różowe, to jak najbardziej. Okej, czyli są... Ale uważam, że ogólnie... dres, a tym bardziej ortalionowy, to jest tak naprawdę sportowy garnitur. Tak, zgadzamy się. Jakby nie było. Więc uważam, że dres jest świetny na wszystko. Słuchajcie, następny ale wywiad... Ale twoja firanka też jest w porządku. Ale następny wywiad wszyscy w dresach, dobra? Wszyscy w dresy. Powiedzcie mi jeszcze, o co chodzi z... Czy ty, Bledka, naprawdę dostałaś jedno śladowiec od Kizo? Wszystko się... dowiecie po teledysku. Okay. Myślę, że staje taką... Prezent niespodzianka. Prezent niespodzianka. Dobrze, no to zapraszamy w takim razie do oglądania teledysku. A mówiłeś jeszcze o swoich wszystkich muzycznych osiągnięciach, ale też zacząłeś podbijać sobie YouTube'a, bo jest kanał przecież Pato Life. Wygrzewaliśmy i czy to będzie kontynuowane? Seria vlogów, oglądaliście to? Tak.
Będzie tak, trzy odcinki. Trochę ze względu ostatnio na to, że byłem dużo za granicą i mieliśmy trochę pracy. Mamy odcinek, który opisuje nasze ostatnie dwa miesiące przygód, więc wyjdzie taki dłuższy odcinek niebawem i tak, będzie, pewnie będziemy to kontynuować. Tylko żeby też to kontynuować, może być na miejscu. Okay. Czyli złoty przycisk będzie YouTube'a. No miejmy nadzieję. No dobrze, a czy wasza współpraca będzie kontynuowana? Czy jeszcze czymś zaskoczycie? Nad czymś pracujecie? Coś możecie zdradzić? Zobaczymy, co pokaże czas. Czy zaskoczymy? Na pewno. No, co dalej? Nie wiem. Trzymamy ze słowo w takim razie. Inne rynki są do podbicia. Rynki. Zapraszamy na premierę utworu Hero na naszej antenie. Do zobaczenia. Do zobaczenia na koncertach, w radiu. W Ortalionach wszyscy. Tak. Tak jest. Bardzo dziękujemy i dużo miłości. A, bo dzisiaj walentynki. Tak, dużo miłości. Dużo miłości. Hity na Maxa.